Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. A dzisiaj z nami jest tutaj sławny, lubiany i fantastyczny profesor Piotr Grochowski, którym będę dzisiaj rozmawiał o bardzo ciekawym temacie, ale może na samym początku on sam się przedstawi nam. Dzień dobry, witam serdecznie. No cóż mam powiedzieć o sobie? No, pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Instytucie Nauk o Kulturze i zajmuję się badaniem kultury ludowej, głównie obrzędów ludowych od kilku lat, mniej więcej od 2018 roku. Również interesuję się polskim rodzimowierstwem i tym, jak w rodzimowierstwie te dawne obrzędy ludowe i w ogóle źródła etnograficzne są wykorzystywane. To jest taki właśnie mój aktualny temat badań. No właśnie, i ten aktualny temat badań przełożył się już na parę fajnych artykułów, a ten ostatni, który został opublikowany, jak dobrze pamiętam, na początku roku 2021, bądź z końcem 2020, nie jestem do końca tego pewien. Tak, to był koniec grudnia, w grudniu 2020. No, i na sam początek do tego umieścimy oczywiście ten artykuł, linka do niego pod podcastem, ale ja Ciebie, Piotrku, zasypię w tej chwili na samym początek trzema ważnymi, jak dla mnie osobiście, pytaniami. Dlaczego rodzimowiercy? Jak dostałeś się do środowiska rodzimowierczego i czym sobie zaskarbiłeś zaufanie? No, jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, to nie wiem, czy sobie zaskarbiłem zaufanie. Tutaj mam nadzieję, że tak, ale trudno mi się jakoś jednoznacznie na ten temat wypowiedzieć. Dlaczego rodzimowiercy? To rozumiem, że pytanie dotyczy tego, dlaczego zająłem się badaniem współczesnego polskiego rodzimowierstwa. No przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się to bardzo interesujące z tego względu, że w rodzimowierstwie bardzo taki ciekawy sposób wykorzystuje się źródła etnograficzne. Oczywiście nie tylko etnograficzne, bo też tam historyczne, archeologiczne, ale ponieważ ja przez wiele lat zajmowałem się badaniem kultury ludowej i to mnie szczególnie interesuje, jak współcześnie te elementy kultury ludowej tradycyjnej są przetwarzane i wykorzystywane w różnych właśnie współczesnych kontekstach, a w rodzimowierstwie odbywa się to w bardzo ciekawy taki sposób i mało znany. To znaczy, to jest jakby dla mnie też istotne, że mało jest prac na temat tego właśnie, jak rodzimowiercy wykorzystują te źródła etnograficzne. I to jest jakby główny powód, no, jak trafiłem do środowiska dzięki swoim studentom tak naprawdę. Ponieważ no, od kilku lat prowadzimy w Toruniu na kulturoznawstwie taką specjalizację, która nazywa się folklorystyka. I w ramach tej specjalizacji szukamy zawsze jakichś takich tematów, które można by zrealizować na zajęciach ze studentami, na zajęciach z tak zwanych badań terenowych, to znaczy, żeby studenci mieli możliwość gdzieś pojechania, kontaktu z ludźmi, obserwowania różnych zjawisk, rozmawiania, prowadzenia wywiadów i tak dalej, czyli prowadzenia właśnie takich badań etnograficznych, no i szukamy różnych takich współczesnych tematów, środowisk, gdzie takie rzeczy studenci mogliby robić. I w roku 2018 właśnie jedna ze studentek powiedziała, że jest coś takiego jak stado, święto stado. I ja wtedy w ogóle nie pierwszy raz o tym usłyszałem, ale ona o tym opowiedziała, sprawdziliśmy i pojechaliśmy na święto stado do Owidza w 2018 roku. To było bardzo dobre doświadczenie, święto było piękne i jakby cała ta nasza wyprawa tam i pobyt bardzo się udały pod wieloma względami. No i to mnie jakby tak zafascynowało wtedy. Pierwszy raz zetknąłem się z rodzimowierstwem i zobaczyłem właśnie ten aspekt taki
który mnie bardzo interesuje, mianowicie wykorzystywania tych źródeł etnograficznych, motywów z kultury ludowej, i postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć. Tak to było. W środowisku rodzimowierczym jest to bardzo wyeksponowane, można by było powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o korzystanie z takich motywów etnograficznych. A my już tutaj od paru minut rozmawiamy, a ja bym chciał od ciebie jako od naukowca usłyszeć coś, co w sumie powinno być na samym początku naszej rozmowy, a nie było. Czym dla ciebie jest rodzimowierstwo? Czym dla mnie jest rodzimowierstwo? To znaczy, ja mogę raczej powiedzieć, jak definiuję rodzimowierstwo, prowadząc badania, nie tyle jakby, nie wiem, prywatnie, tak, tylko ja przyjmuję taką bardzo szeroką perspektywę, która jest, wydaje mi się, typowa w takim podejściu akademickim, takim badawczym. Jeżeli badamy jakąś religię, nie tylko rodzimowierstwo, ale właściwie każdą religię, to w tej chwili bardzo często stosuje się taką definicję na podstawie deklaracji. To znaczy, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest rodzimowiercą, no to traktujemy go jako rodzimowiercę. Tak samo w przypadku innych religii. Jeżeli ktoś tam twierdzi, że jest katolikiem, to prawda, uznajemy, że tak jest. I wydaje mi się, że na potrzeby badań i z takiej zewnętrznej perspektywy właśnie kogoś, kto nie jest rodzimowiercą, tylko się temu przygląda, chce to poznać, to jest sensowne podejście. To znaczy, by my, ja, czy inni badacze, czy religioznawcy, no, nie mamy żadnych takich narzędzi, które by pozwalały, nie wiem, zajrzeć komuś do głowy i zobaczyć, czy on naprawdę jest, czy nie jest, czy nie wierzy, w co wierzy i tak dalej, prawda? Więc wydaje się to takie rozsądne i dobre podejście, żeby przyjąć taką definicję, jak to się mówi, wolicjonalną. To znaczy, jeżeli ktoś na podstawie deklaracji, jeżeli ktoś deklaruje, że wierzy w coś i że jest rodzimowiercą, no to uznajemy, że tak jest. Ja wiem, że jakby z drugiej perspektywy, czy z perspektywy rodzimowierców, to wygląda zupełnie inaczej, bo rodzimowiercy próbują jakby wyznaczać pewne obiektywne granice, tak? Kto jest, kto nie jest, co jest rodzimowierstwem, co nie jest, ale ja przyjmuję jakby zupełnie inne spojrzenie na to. Jest to zrozumiałe całkowicie. W kwestiach naukowych jest to bardzo potrzebne i w sumie no, dobrze działa. Jednakże w tym artykule często jest wspomniane takie słowo jak neopogaństwo, co rodzimowiercy często w swoich wypowiedziach mówią o takim dwojakim nie, czyli ani to nie jest neo, ani to nie jest żadne pogaństwo z dwóch rzeczy. Po pierwsze neo, bo to jest przedrostek, który oznacza, że coś jest nowe, a rodzimowierstwo słowiańskie jest przez rodzimowierców mówione, że to jest kontynuacja wierzeń naszych przodków sprzed 1000 lat. A jeżeli chodzi o pogaństwo, to jest to silnie pejoratywne słowo, które oznacza coś no, dosyć negatywnego. Powiedz mi, czy na pewno w taki sposób dobrze byłoby rodzimowierstwo identyfikować jako neopogaństwo? Mhm. Tak, ja wiem, że to jest termin kontrowersyjny i nawet w badaniach religioznawczych toczą się bardzo ostre dyskusje na temat tego terminu, prawda? Czy używać terminu neopogaństwo, czy pogaństwo, czy różne są też formy zapisu na przykład tego terminu. Niektórzy piszą neo, ten prefiks w nawiasie, niektórzy z myślnikiem, także tutaj jakby też nie ma zgody wśród badaczy akademickich co do tego, czy używać i jak używać tego terminu neopogaństwo. Generalnie sam pomysł, żeby używać takiego terminu, polega na tym, żeby odróżnić jednak jakoś te współczesne ruchy i religie od tego, co było przed, zanim w ogóle pojawiło się chrześcijaństwo w tej części Europy. Tak? To znaczy, że większość religioznawców
zakłada, że jednak to, co mamy dzisiaj, nie jest tym samym, co było 1000 lat temu, że nie ma tutaj takiej prostej kontynuacji, więc trzeba to jakoś pojęciowo też odróżnić. Stąd ten pomysł neopogaństwo. Z perspektywy takiej wewnętrznej wiemy oczywiście dobrze, że wiele osób praktykujących tę religię się nie zgadza po prostu z takim podejściem, bo twierdzą, że właśnie to jest kontynuacja. Czyli niektórzy mówią, nawet nie jesteśmy żadnymi neopoganami, jesteśmy po prostu poganami. Natomiast w języku polskim, czy w Polsce w ogóle, rzeczywiście to jest jeszcze dodatkowy problem, bo to słowo pogaństwo, czy w różnych formach, ono ma taki mocny, negatywny, pejoratywny wydźwięk, głównie za sprawą tego, w jaki sposób było to używane przez chrześcijaństwo, czy głównie Kościół katolicki. I to jest pewien problem rzeczywiście. Natomiast to pojęcie ma jakiś sens, czy jest przydatne, dlatego że ono umieszcza rodzimowierstwo w pewnym szerszym nurcie współczesnych religii pogańskich. To znaczy, jeżeli patrzy się na to jakby w szerszej perspektywie, no to widać, że w Polsce zresztą też mamy różne nurty tych religii neopogańskich czy pogańskich. Nie tylko rodzimowierstwo, ale chociażby Asatru, Wicca, nie wiem, jakiś tam druidyzm śladowo się pojawia, czy neoszamanizm, prawda? No różne zjawiska tutaj są. I rodzimowierstwo gdzieś jako jeden z takich najważniejszych w Polsce ruchów tutaj jest. I jakby nie można tego jakby zupełnie oddzielić, tak? To znaczy trzeba widzieć to jako pewien element tego pejzażu religijnego, który współcześnie mamy. No i tutaj to pojęcie współczesnego pogaństwa czy neopogaństwa, no jakoś jest takie operacyjne, można powiedzieć. To znaczy, że ono jakby pozwala nazwać jakoś ten zestaw zjawisk. Na pewno to ułatwia w jakikolwiek sposób życie pod względem chociażby naukowym, bo określa pewnego rodzaju wierzenia. Ja osobiście tak tam twierdzę, że na przykład najlepszą rzeczą byłoby nazywać to wierzeniami natywnymi, nawet nie religiami, bo sam wiesz, z rodzimowierstwo to każda gromada ma troszeczkę inne wierzenia. Mhm. I jako takie stricte religię opisaną i wrzuconą w pewnego rodzaju ramy, to nie da się tego określić chyba, nie? No tak, tutaj jest taki problem, że naukowcy generalnie mają taką potrzebę klasyfikowania i nazywania wszystkiego, natomiast ludzie nie zawsze mają taką potrzebę, więc tu czasami te działania naukowców porządkujących i klasyfikujących świat, one tak idą trochę w poprzek tego, jak ludzie ten świat postrzegają. Ale tak, też no są różne alternatywne określenia, takie jak chociażby religie etniczne, religie lokalne. Są pewne próby jakby obejścia czy zamiany tego może niefortunnego terminu pogaństwo. Wszystkie te terminy mają pewne zalety i wady, nie? Więc tutaj jakby też trudno jednoznacznie, nie ma takiego w języku polskim przynajmniej takiego jednego dobrego określenia. No bo jeżeli użyjemy na przykład określenia religie tubylcze czy religie lokalne, to tutaj można by już się zastanawiać, czy takie na przykład Asatru czy Wicca są jakąś religią tubylczą w Polsce. No chyba nie, prawda? Nie wiem właściwie. Ale zważając na twoją wypowiedź, to teraz możemy zrobić kolejną klasyfikację ludzi na całym świecie, że są ludzie i naukowcy. Tak, na pewno. No dobra, ale przejdźmy do kolejnego pytania, bo wspominasz w swoim artykule o dwóch nurtach w rodzimowierstwie i to jest dla mnie naprawdę niesamowicie fantastyczne, ponieważ jest to nurt Łowmiańskiego i Gesztola, gdzie różnice w pojmowaniu wierzeń i rekonstrukcji, można by było tak to nazwać, są różne. Czy możesz nam o nich opowiedzieć? Ja tutaj sprostuję, tak, bo to nie chodzi o dwa nurty w rodzimowierstwie.
myślę, że nie ma czegoś takiego w rodzimowierstwie jak nurt Łowmiańskiego czy nurt Geisztora. Tutaj chodzi o dwa nurty, czy dwa podejścia w badaniach nad religią przedchrześcijańskich Słowian. Tutaj mówimy o, nie o współczesnym rodzimowierstwie, tylko mówimy o tym, co było 1000 lat temu, tam przed nastaniem chrześcijaństwa. Ponieważ, no, jak większość słuchaczy pewnie dobrze wie, te źródła do poznania religii Słowian są, no, problematyczne, to znaczy nie jest ich za dużo, są częściowo takie mocno fragmentaryczne i podstawowy problem polega na tym, że przedchrześcijańscy Słowianie nie zostawili źródeł pisanych własnych. Prawda? To jest problem, że oni nam nie napisali o tym, w co wierzyli, jak praktykowali swoje wierzenia, jak wyglądały obrzędy. Nie ma takich źródeł pisanych, czyli jesteśmy skazani na takie źródła z drugiej, trzeciej ręki, jakichś tam kronikarzy średniowiecznych czy innych, na źródła archeologiczne i tak dalej. I teraz w związku z tym, że te źródła są fragmentaryczne, no to one mogą podlegać bardzo różnej interpretacji. I tutaj właśnie chodzi o te interpretacje. Henryk Łowmiański, no to jest jakby, ja to troszeczkę używam tak w cudzysłowie, może metaforycznie, szkoła Łowmiańskiego, ale generalnie chodzi o to, że Łowmiański zakładał, że te źródła są absolutnie szczątkowe, jest ich bardzo mało i właściwie niewiele da się powiedzieć na temat religii przedchrześcijańskich Słowian i generalnie, że ta religia była prawdopodobnie bardzo uboga, ograniczała się do jakichś takich zupełnie prostych form i dopiero o jakichś takich bardziej rozbudowanych formach religijnych można mówić u Słowian zachodnich gdzieś tam w X wieku, powiedzmy, tak w uproszczeniu już teraz skracając ten wywód. Czyli no, Łowmiański stawia taką tezę, że właściwie tak, coś takiego jak religia Słowian to właściwie nie istniało prawie, że i dopiero u Słowian zachodnich pod wpływem właściwie chrześcijaństwa, bo on też tam taką tezę stawia, że tam się rozwijają jakieś bardziej takie rozbudowane formy kultu. Aleksander Geisztor jakby przyjmuje zupełnie inną perspektywę. To jest jakby taka szkoła, która rodzi się pod wpływem takiej myśli francuskiej Georges Dumézila, też po części Mircea Eliadego. Tak zwana nowa komparatystyka literatury, nowa komparatystyka religioznawcza, która zakłada takie podstawowe założenie metodologiczne tej szkoły jest takie, że jeżeli nie mamy tutaj wystarczająco dobrych źródeł, czy są jakieś luki w źródłach, to możemy korzystać ze źródeł, które pochodzą albo z innych obszarów geograficznych, czyli jakby z kultur pokrewnych, które gdzieś tam sąsiadują na przykład z kulturą Słowian, albo ze źródeł późniejszych. No jeżeli nie mamy źródeł, prawda, wczesno średniowiecznych z okresu pogaństwa, no to możemy wykorzystać źródła późniejsze, jeżeli w tych źródłach coś tam jest, co da się wykorzystać. I w ten sposób Geisztor wykorzystuje na przykład źródła XIX-wieczne etnograficzne. I tutaj jakby otwiera się bardzo szerokie pole różnych możliwości interpretacyjnych, no bo jak wiemy, tych źródeł etnograficznych z XIX wieku dotyczących kultury ludowej mamy już bardzo dużo. I teraz na tej podstawie próbuje się, analizując te źródła, próbuje się stawiać różne koncepcje, teorie dotyczące właśnie religii przedchrześcijańskich Słowian, zakładając, że w kulturze ludowej w XIX wieku przetrwały pewne elementy wierzeń przedchrześcijańskich. No tak w dużym skrócie to można by ująć. W związku z tym, no właśnie ta perspektywa Geisztora, ona umożliwia to, że możemy dużo więcej powiedzieć na temat tego, jak ta religia Słowian przed chrześcijaństwem wyglądała. I tutaj Słowianie według mnie osobiście mieli bardzo ciekawe życie, jeżeli chodzi o wierzenia ichniejsze. Mieli także dosyć sporą ilość świąt. Ty wymieniasz tutaj 5 takich głównych, czyli święta dotyczące przesileń i równonocy oraz święto dziadów. A ja bym się skupił na tym, co opisałeś w artykule, czyli święto stado, które pierwszy raz były w 2017 roku w Owidzu.
Powiedz mi, co cię, nie wiem, tknęło na samym początku, jak przyjechałeś tam na stado i zobaczyłeś to, co zobaczyłeś? No tak, czyli pytasz o takie moje wrażenia, jakby pierwsze wrażenia uczestnika tego. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, czego się spodziewałem. Znaczy, chyba nie miałem jakichś takich wyobrażeń dotyczących tego. Wcześniej muszę powiedzieć, że tak, miałem pewne wyobrażenia, które wiązały się z ruchem rekonstrukcyjnym, tak? Bo ruch rekonstrukcyjny jest czymś, co w Polsce już od wielu lat się rozwija, ostatnio dosyć dynamicznie, no i jest to jakby takie medialne i w szerszym kontekście społecznym widoczne, tak? Czyli większość osób, ja również wiedziałem, że coś takiego istnieje, że są rekonstruktorzy, którzy różne takie również obrzędy rekonstruują i jakby to był jakiś taki kierunek chyba mojego myślenia wtedy. Oczywiście szybko jakby się zorientowałem, że tutaj nie o to chodzi. Nie? Potem jakby już wchodząc głębiej w temat, no zorientowałem się, że rodzimowierstwo no w jakiś taki dosyć wyraźny sposób chce się też odróżnić, czy odciąć, może to jest złe słowo odciąć, ale odróżnić od rekonstrukcji, prawda? Że rodzimowierstwo to nie jest ruch rekonstrukcyjny, chociaż te środowiska oczywiście się przenikają, bo część rodzimowierców gdzieś tam uczestniczy w ruchu rekonstrukcyjnym. No więc wracając do twojego pytania, to co mnie jakoś tam uderzyło, to była właśnie ta sfera obrzędowa, że tutaj nie chodzi tylko o teatr czy jakieś działania edukacyjne, żeby to pokazać, jak to dawniej ludzie praktykowali religię, ale że jest to żywy obrzęd i to było jakby chyba takie kluczowe doświadczenie i zaskoczenie, tak? Bo oczywiście współcześnie w wielu sytuacjach wykorzystuje się elementy kultury ludowej w różnych celach, prawda? Artystycznych, komercyjnych, takich powiedzmy rozrywkowych, no najróżniejszych, to jest dosyć powszechne. A tutaj jakby zobaczyłem coś zupełnie innego, że ludzie wykorzystują to w celach religijnych, to znaczy, że jakby ta kultura ludowa, ona pierwotnie też była kulturą religijną. Te wszystkie obrzędy ludowe to tak naprawdę była religia. I teraz jakby ktoś z tego czerpie, jakby na powrót trafia to w obręb właśnie praktyk religijnych i wierzeń. To było chyba takie kluczowe, to mnie zaskoczyło, że coś takiego się dzieje. Miło to słyszeć, że tak to właśnie na ciebie wpłynęło. Ja mam tu jeszcze na podstawie dwóch ciekawych terminów, które pojawiają się w artykule. Pierwszy to jest rekonstrukcja właśnie, a drugi jest repoganizacja. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to tutaj na pewno zaczepilibyśmy się tego święta stado, które w sumie było zrekonstruowane i to z ciekawych materiałów. A co z tą repoganizacją? No tak, w tym wspomnianym przez ciebie artykule, no właśnie próbuję to opisać, używając takich dwóch terminów, czyli inaczej mówiąc, stawiam taką tezę, że w rodzimowierstwie wykorzystywanie tych źródeł, no zarówno historycznych, jak i etnograficznych, ono odbywa się na takie dwa sposoby. Właśnie jeden to jest coś, co można by nazwać rekonstrukcją, a drugi repoganizacją. Rekonstrukcja, tutaj oczywiście jakby nie mówię o tym, czy nie stawiam takiej tezy, że to, co robią rodzimowiercy, to jest to samo, co robią rekonstruktorzy. Nie, tu jakby nie o to chodzi, ale chodzi o to, że właśnie przykład stada jest bardzo dobry, dlatego że w moim przekonaniu no stado jest właśnie taką rekonstrukcją, dlatego że nie zachowały się w źródłach etnograficznych żadne takie w miarę kompletne opisy tego obrzędu. Mamy jakieś takie właściwie śladowe wzmianki w kronikach Długosza czy Łukasza z Wielkiego Koźmina i na podstawie
takich pewnych domysłów, pewnych badań porównawczych takich, komparatystycznych, no rodzimowiercy po prostu zrekonstruowali ten obrzęd, wykorzystując różne elementy z kultur, z różnych kultur słowiańskich tak naprawdę, bo to nie tylko z Polski, ale też bodajże, jeśli dobrze pamiętam, teraz z Chorwacji chyba. Także to jest w moim przekonaniu, stado jest właśnie przykładem takiej rekonstrukcji, która polega na tym, że coś tam wiemy, że coś kiedyś było, prawie nic z tego nie zostało, jakieś tam szczątki, fundamenty i na tym próbujemy zbudować, odbudować coś z jakichś takich elementów, które gdzieś tam mamy dostępne. Natomiast w przypadku repoganizacji, no to jest trochę inaczej i tutaj podaję jako przykład właśnie obrzęd Kupały, ponieważ w przypadku Kupały jest tak, że ten obrzęd został dosyć dobrze udokumentowany w źródłach etnograficznych z XIX i początku XX wieku. Także właściwie dość dobrze wiemy, jak Kupała wyglądała. Co więcej, to jest jakby taki obrzęd, który w świadomości społecznej on właściwie przetrwał. Tak? Większość Polaków wie, że coś takiego jak Kupała czy obrzęd świętojański, różnie się to nazywa, istnieje. Więc tutaj można mówić o pewnej ciągłości tej tradycji, tego obrzędu, aż właściwie do połowy połowy XX wieku. I w związku z tym tutaj jakby, że dużo się tego zachowało, no to rodzimowierstwo może na tym bazować. Natomiast oczywiście też jest takie zjawisko, że w kulturze ludowej ten obrzęd ulegał chrystianizacji. I to, co robią rodzimowiercy, to często właśnie polega na tym, że czerpiąc ze źródeł etnograficznych, gdzie znajdujemy na przykład pieśni, które są schrystianizowane, czyli pojawiają się tam elementy chrześcijańskie, na przykład taka dosyć często śpiewana pieśń o świętym Janie Sobótkowym. No bo wiemy, prawda, że święto, czy ten obrzęd Kupały został schrystianizowany w ten sposób, że chrześcijaństwo ustanowiło tam bardzo ważne święto, właśnie świętego Jana. No i w związku z tym w obrzędach ludowych pojawiają się pieśni związane ze świętym Janem. I teraz to, co się dzieje na przykład, to w obrzędach rodzimowierczych wykorzystuje się te pieśni do świętego Jana, tylko że zmienia się tekst, czy pozbawiając go jakby tych elementów chrześcijańskich i wprowadzając na to elementy no, jakoś tam związane z religią przedchrześcijańskich Słowian. Nie? Czyli mamy taką pieśń na przykład Oj ty Janie Sobótkowy, ty studnie kopiesz, wody nie masz, a w wersji, która pojawia się na obrzędach rodzimowierczych, mamy Oj ty Kupało Sobótkowy, ty studnie kopiesz, wody nie masz. I to jest coś, co no właśnie ja bym nazwał repoganizacją. A repoganizacją, ponieważ mamy dosyć dobre badania na ten temat, które dotyczą zwłaszcza kolęd życzących. Nie? Te badania pokazują, że teksty kolęd życzących były pierwotnie pogańskie, potem zostały schrystianizowane i ten proces chrystianizacji dosyć dobrze jakby widać w tych tekstach. On został dosyć dobrze opisany przez badaczy kolęd. No w związku z tym to, co teraz następuje, to można by powiedzieć, że jest właśnie tym powrotem, prawda? Czyli mamy repoganizację, powrót do tych pierwotnych form. Można by było to nazwać dechrystianizacją. Też można byłoby nazwać. Proces jest troszeczkę odwrotny. No właśnie, chciałem też zapytać o tą repoganizację, jeżeli chodzi o kolędy, bo te kolędy wśród rodzimowierców są bardzo ważnym kawałkiem wierzeń i one często się pojawiają na obrzędach. Ty tam przedstawiłeś jedną fajną kolędę, która się no, pojawia na obrzędach rodzimowierczych, ale tych kolęd jest naprawdę bardzo dużo właśnie z tych repoganizowanych albo dechrystianizowanych. Przejdźmy jednak do wniosków z całego artykułu, bo ty tam to opisałeś bardzo fajnie, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o rewitalizację tych źródeł etnograficznych. Co to dla ciebie znaczy? Tak, no tam pojawia się jeszcze taki termin właśnie rewitalizacja, którego używam
na opisanie, jakby tak generalnie już tego procesu. Rewitalizacja, mi się wydaje, że to jest właśnie dobry termin, który opisuje to, jak w rodzimowierstwie wykorzystuje się te źródła historyczne, etnograficzne, po części też archeologiczne. Dlaczego rewitalizacja? Dlatego, że rewitalizacja jest czymś innym niż rekonstrukcja. Nie? To jest właściwie takie pojęcie, które można bardzo często się pojawia w urbanistyce. I teraz, jeżeli weźmiesz pod uwagę, prawda, jak to jest używane w urbanistyce, na czym polega rewitalizacja? Powiedzmy, że mamy jakąś tam starą fabrykę, która sobie stoi, ale już jest nieużywana. To rewitalizacja polega na tym, żeby ona zaczęła być na nowo używana, czyli żeby żyło, prawda? To miejsce, żeby żyło. To nie znaczy, że w tym miejscu ponownie trzeba produkować coś tam, tylko że można tam jakby wykorzystać to miejsce w inny sposób, ale kluczowe jest to, że właśnie to nie powinno być, nie wiem, jakieś muzeum, prawda, czy ruiny przeznaczone do zwiedzania, że tam ludzie, prawda, przychodzą i oglądają sobie ruiny dawnej fabryki, tylko że to miejsce ma żyć, czyli ma służyć ludziom i ma jakby odpowiadać na współczesne potrzeby tych ludzi, którzy tam żyją, prawda? To jest ważne, że taka rewitalizacja często właśnie odbywa się w porozumieniu, czy w jakiejś powinna przynajmniej być, w takiej harmonii z mieszkańcami, którzy w tej okolicy są. Tak? Czyli to nie powinien być jakiś deweloper tego kupić, który tam, wiesz, wybuduje apartamenty, tylko to powinno być w taki sposób jakby przekształcone, żeby służyło tym mieszkańcom i zaspokajało ich potrzeby. I teraz mi się wydaje, że właśnie tu w rodzimowierstwie dochodzi do czegoś podobnego, to znaczy, że te źródła etnograficzne czy historyczne, one są wykorzystywane i przekształcane właśnie w taki sposób, żeby służyły ludziom i odpowiadały na ich aktualne potrzeby duchowe. I wydaje mi się, że to jest to, na przykład to jest to, co różni rodzimowierstwo od ruchu rekonstrukcyjnego. To znaczy, że w rekonstrukcji chodzi o to, żeby dokonać właśnie rekonstrukcji, żeby ta fabryka jakby jak najdokładniej przypominała tą pierwotną fabrykę i żeby najlepiej tam właśnie produkować, nie wiem, zapałki czy buty, czy co tam było produkowane, tak? I na tym polega jakby taka jest idea rekonstrukcji. Wtedy ludzie tam mogą sobie przyjść, oglądać, zwiedzać i to jest jakby na pokaz, prawda? W celach edukacyjnych na przykład robione. Natomiast w rewitalizacji chodzi o coś innego, prawda? Że to niekoniecznie musi być dokładnie takie samo jak było. Chodzi o to, żeby to służyło ludziom. W ten sposób, to ja pochwalę chyba moje miasto nawet, w którym mieszkam, w Dąbrowie Górniczej, jest gigantyczny teren przemysłowy, który przez wiele, wiele, wiele lat niszczał, a w tej chwili właśnie jest rewitalizowany i powiem Państwu wszystkim, że naprawdę przepięknie to wygląda, a będzie służył na pewno ludziom bardzo fajnie, bo oprócz muzeów są tam sale teatralne, będzie prawdopodobnie jakaś imprezownia, więc miejmy nadzieję, że ja też tam się pojawię. Wspaniały artykuł. Ja Tobie w ogóle bardzo dziękuję za czas poświęcony nam tutaj wszystkim. Cały ten artykuł, który Ty zapisałeś, będzie udostępniony w linku poniżej tego podcastu. No tak samo jak i część kolęd, które będą wyszczególnione tam na dole, bo są naprawdę przepiękne i warto je zobaczyć. No i co, no teraz tylko i wyłącznie Kolberga w rękę i czytać, 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 prawda? Tak, ostatnio obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Etnologii i była wielka akcja czytania Kolberga, także zachęcamy do czytania po cichu, na głos. Kolberg rzeczywiście to jest olbrzymi korpus materiałów, studnia wiedzy o kulturze Słowian, także warto. No a ludzie, którzy będą się wybierali w następnym roku na studiach, to zapraszamy do Ciebie na uniwersytet. Może poznają tego człowieka, który takie fantastyczne artykuły pisze. Zapraszamy. Mogę powiedzieć, że mamy specjalizację folklorystyczną, na której zajmujemy się również kulturą Słowian, także osoby zainteresowane tym tematem na pewno coś tam dla siebie znajdą. Dziękuję Tobie bardzo. Ja nazywam się Szymon Gilis, a moim gościem był profesor Piotr Grochowski.